Dzień dobry Państwu. Niedawno przedstawiłem Wam macniacz Primaluna, w którym zastosowano ciekawy system regulacji prądu poczynkowego, czyli punktu pracy lampy. Dzisiaj chciałbym Wam przytoczyć artykuł który ukazał się w Radio Electronics w lutym 1958 roku, a dotyczył zagadnienia polaryzacji siatki lamp mocy. Zagadnienie to poniekąd jest trochę związane ze wzmacniaczem Primaluna, dlatego chętnie Wam przedstawię, jakie są problemy związane ze stałą polaryzacją oraz problemy polaryzacji automatycznej. Artykuł napisał pan Herbert Ravenswood i nosi to tytuł Fixed Bias Story bo opowieść o stałej polaryzacji. Czy stała polaryzacja jest naprawdę lepsza? Dane z katalogu lamp mówią tak, słuchanie porównawcze sugeruje odpowiedź nie. Kto ma rację i dlaczego? Jeśli przeanalizujemy typowe dane dotyczące lamp mocy, stwierdzamy, że często opłacalne jest stosowanie stałego biasu, w przeciwieństwie do automatycznej polaryzacji. Chodzi o stopień wyjściowy wzmacniacza. Rysunek pierwszy przedstawia porównanie dwóch podstawowych obwodów. Pierwszy A i B przedstawia obwody automatycznej polaryzacji albo obwody samoczynnej polaryzacji, nazywane też po angielsku autobiasem. Występują one odpowiednio na wspólnych i oddzielnych rezystorach katodowych czyli wspólny rezystor R i oddzielne rezystory R1 i R2. Rysunek pierwszy C i D pokazuje obwody o stałej polaryzacji. Nie ma tutaj pokazanego zasilacza. Ponieważ ten obwód jest nieważny, chodzi tylko o to, że to napięcie podawane jest z zaślacza. Ten sposób polaryzacji może wykorzystywać wspólne napięcie na rysunku 1E lub oddzielne dwa napięcia na rysunku 1D. Zobaczmy, jaka jest różnica w przypadku niektórych typowych lamp wyjściowych. Weźmy najpierw lampę Mularda EL84 albo 6BQ5 która jest miniaturową pentodą mocy przeznaczoną do radia lub innych podobnych zastosowań. Niektórzy producenci pracują z dwiema takimi lampami w układzie przeliwsobnym, aby uzyskać niewielką moc wzmacniacza, czyli około 15 W. Warunki podane przez producentów podają taką moc wyjściową niezależnie od tego, czy zastosowano autopolaryzację, czy też stałe napięcie polaryzacji siatki sterującej przy zasilaniu anodowym 300 V i połączeniu pentodowym. Dla każdego maksymalna moc wyjściowa wynosi 17 W. Prąd anody i siatki sterującej przy maksymalnej mocy wyjściowej wynoszą odpowiednio 92 i 22 mA. Niezależnie od zastosowanej metody działania, duża różnica polega na prądach spoczynkowych lub zerowych, anodowych i siatki sterującej. Dla stałej polaryzacji są to 15,16 mA, a dla automatycznej polaryzacji są to 72,8 mA. Teraz przyjrzyjmy się lampom 6L6, 5881 i 807. Używając automatycznego biasu i pracując z parą lamp w klasie AB1, maksymalna moc wyjściowa każdej z tych lamp wynosi 24 W. 6L6 przy stałym biasie osiągnie 26,5W w klasie AB1 lub 47 W w klasie AB2. 5881 wygeneruje również 47 W Wchodząc w zakres pracy z prądem siatki, czyli to jest to dodatnie napięcie na siatce strującej. Lampa 800 7 z zasilaniem 600V na anodzie i 300V na ekranie dostarczy około 80W w klasie AB2. Mamy kilka lamp, które wykazują jeszcze większą różnicę. 6550 pracująca jako pentoda z automatyczną polaryzacją, wykorzystująca napięcia anodowe wartości 400 V i 275 V na siatce ekranującej, daje maksymalnie 55 W. Przechodząc do polaryzacji stałej, przy 600 V na anodzie i 300 V na ekranie, możemy uzyskać 100 W. Skąd te różnice? Przyczyna różnic nie jest zbyt trudna do wydedukowania. Bez wątpienia moglibyśmy skonfigurować obwód z dowolną z tych lamp, aby dawał taką samą moc maksymalną wyjściową przy autopolaryzacji, używając tych samych napięć zasilających anody i siatkę ekranującą, które są dopuszczalne dla sztywnej polaryzacji. Lampy byłyby całkiem ok, zapewniając jednocześnie maksymalną moc wyjściową. Do czasu jak sygnał wyjściowy przestanie występować, polaryzacja zacznie spadać, określając prąd anody i siatki ekranującej w warunkach sygnału zerowego, który przekroczy dopuszczalną moc admisyjną lampy. Sztywna polaryzacja punktu pracy utrzymuje lampę w zakresie jej dopuszczalnej mocy admisyjnej od sygnału zerowego do maksymalnej mocy wyjściowej. To są dane od producentów lamp. Ale niezliczeni inżynierowie z różnych firm ustawili lampy i zweryfikowali te warunki pracy. Zbudowali wiele wzmacniaczy, wykorzystując warunki stałej polaryzacji, aby uzyskać większą moc wyjściową. Jednak, pomimo wszystkich tych dowodów na przewagę sztywnej polaryzacji, prawdopodobnie jeszcze większa liczba osób przeprowadziła testy porównawcze wzmacniaczy, wykorzystujących te różne obwody. Ich wrażenia są często sprzeczne z danymi z testów laboratoryjnych. Wielu czytelników Radio Electronics Autora tego artykułu, skąd te różnice. Autor zaś kilka razy był obecny na testach porównawczych, które wykazały to samo. Jaki jest powód? Dlaczego testy odsłuchowe miałyby zaprzeczać, czasem radykalnie, starannie przeprowadzonym testom inżynieryjnym? Po pierwsze, różnica w zmierzonym poziomie wyjściowym nie przekracza 3 lub 4 dB, nawet w najbardziej drastycznych przypadkach. Ale to jest prawie słyszalna różnica. Ale z pewnością nawet wtedy powinniśmy być w stanie usłyszeć, że maksymalna moc wyjściowa wzmacniacza o stałej polaryzacji jest tylko trochę głośniejsza niż wzmacniacza autopolaryzacji zanim przejdzie w zniekształcenia? Wydaje się, że różnica zależy od tego, jak przechodzi zniekształcenia. Kiedy przeprowadza się testy porównawcze na wyjściu dwóch wzmacniaczy zasilających ten sam głośnik, naturalnie zwiększa się siłę głośności, aż usłyszy się coś, co sugeruje, że wzmacniacz osiąga szczyt. Przyczyną dużej obserwowanej różnicy wydajności jest to, co się dzieje, gdy te wzmacniacze osiągają punkt przeciążenia. Praktycznie Wszystkie nowoczesne wzmacniacze lampowe wykorzystują sprzężenie rezystancyjno-pojemnościowe między stopniami sterującym i wyjściowymi. To prawda, że istnieją typy, które tego nie robią, ale do nich przejdziemy nieco później. Jednak do porównania, w których obserwowana różnica wydaje się być sprzeczna z pomiarami, to te, w których stopień sterujący jest sprzężony RC ze stopniem wyjściowym. Gdy tylko stopień wyjściowy osiągnie punkt, w którym wierzchołki sygnału są obcinane, w obu typach wzmacniaczy Siatki lamp wyjściowych zaczynają przewodzić prąd. Jednocześnie efekt obciążenia tym prądem stopnia sterującego znacznie zmniejsza wzmocnienie napięciowe audio poza tym punktem początkowym prądu siatki. Oznacza to, że sprzężenie zwrotne jest zmniejszone. W konsekwencji napięcie wejściowe odbierane przez sterownik wzrasta gwałtowniej powoduje to gwałtowny wzrost prądu siatkowego na siatce sterującej stopnia wyjściowego. Jest to zilustrowane na rycinie drugiej. Ten rysunek nie pokazuje układów polaryzacji, ponieważ przedstawione działanie zachodzi niezależnie od zastosowanej metody polaryzacji. Ten dodatni prąd siatki powoduje również inne rzeczy. Gdy tylko się rozpocznie, wytwarza ujemne napięcie polaryzacyjne z powodu obciążenia po stronie wyjściowej kondensatora sprzęgającego między stopniami sterującymi i wyjściowymi. Tak więc, gdy tylko Punkt przeciążenia zostanie osiągnięty, bardzo niewielka ilość dodatkowego sygnału wejściowego wytworzy znaczne ujemne napięcie polaryzacji z powodu tego prądu siatkowego. Teraz o różnicy spowodowanej różnymi metodami ustawienia punktu pracy. To wpływ typu polaryzacji lamp. W powodzie ze stałą polaryzacją te dodatkowe ujemne napięcie zwykle powoduje polaryzację lamp daleko poza granicę odcięcia. Jeśli wybrano stałą polaryzację dla pracy lamp, to prawdopodobnie jest ona w klasie AB1 albo bliżej prawdziwej klasy B. Tak więc duża wartość dodatkowego ujemnego napięcia polaryzacji wypycha lampy poza granicę odcięcia, powodując zniekształcenie przejścia przez zero. Przesuwanie lamp wyjściowych dalej w kierunku odcięcia zmniejsza również pobór prądu z zasilacza anodowego B, co, jeśli stabilizacja nie jest zbyt dobra, spowoduje wzrost napięcia. Może to nieznacznie zwiększyć wzmocnienie wcześniejszych stopni wzmacniacza i skutkować jeszcze większym wysterowaniem siatki w stopniu sterującym. Tak więc z kilku powodów efekt się kumuluje. Jeśli tylko zaczyna się małe obcinanie sygnału we wzmacniaczu ze sztywną polaryzacją, przebieg prawie przeskakuje z praktycznie czystej fali sinusoidalnej do fali pokazanej na tym rysunku. Nagła zmiana jest spowodowana kumulacją efektu. Gdy tylko odrobina prądu siatkowego zacznie płynąć, wzmocnienie wcześniejszej części wzmacniacza zwiększa się przez wzrost napięcia B. Przężenie zwrotne znika, gdy tylko zaczyna płynąć prąd siatkowy i powoduje to szybszy wzrost napięcia wyjściowego stopnia sterownika. Całość działa prawie jak wyzwalana oscylacja. Gdy bardzo powoli zwiększa się sygnał wejściowy wzmacniacza, można zauważyć, że przebieg fali rośnie stopniowo, aż do nagłego przesterowania, które zmienia przebieg z jednego na drugi. Może wystąpić nawet efekt wsteczny kształt fali dość nagle zmienia się z ładnej sinusoidy na mocno zniekształconą. Następnie, gdy ponownie zmniejsza się poziom sygnału wejściowego, poziom, przy którym powraca się do fali sinusoidalnej, jest znacznie niższy od tego, przy którym został zniekształcony. Usunięcie sprzężenia zwrotnego zmniejsza część skumulowanego efektu, ale pogarsza zniekształcenia przejścia przez zero, ponieważ sprzężenie zwrotne pomaga zmniejszyć zniekształcenia skrośne, chociaż wyolbrzymia zniekształcenia spowodowane przez sterowanie. Tak więc bez sprzężenia zwrotnego, ten sam wzmacniacz ze sztywną polaryzacją generowałby przebieg bardziej podobny do tego z rysunku czwartego. Oczywiście żaden z tych przebiegów z rysunku trzeciego i czwartego nie będzie brzmiał dobrze. Jednak we wzmacniaczu z samoczynną polaryzacją gdy pojawia się to nowe źródło ujemnej polaryzacji z powodu obcinania wierzchołków sygnału, prąd anody naturalnie spada. Oznacza to, że składowa polaryzacji własnej ujemnego napięcia siatki, właściwie dodatniego napięcia katody, jest zmniejszana, aby skompensować dodatkowe ujemne napięcie na siatce. Prąd anody będzie nieco mniejszy niż przed pojawieniem się prądu siatkowego, ale nie na tyle, aby wytworzyć przesadne zniekształcenia skrośne, które występuje przy sztywnej polaryzacji. W konsekwencji efekt obcinania polega na przeregulowaniu punktu pracy, napięciem siatki i uniknięciu kontynuacji obcinania następnych części sygnału. Dzięki nieco zwiększonej wartości bezwzględnej napięcia polaryzacji, wzmocnienie stopnia wyjściowego jest zmniejszane w całym przebiegu, a przesterowanie nie staje się zbyt dotkliwe. Oznacza to, że wzmacniacz z polaryzacją na oporniku katodowym może prawdopodobnie obsłużyć od 3 do 6 więcej decybeli maksymalnego sygnału wejściowego, zanim napotka poważne zniekształcenia, które występują we wzmacniaczu ze stałą polaryzacją. Liczne testy pokazały, że słuchacz nie ocenia głośności konkretnego programu na podstawie maksymalnego poziomu sygnału w szczytach, ale na podstawie średniego lub skutecznego poziomu całego programu muzycznego. Tak więc, jeśli uda się zwiększyć średnią głośność o 6 dB we wzmacniaczu z autobiasem, zanim zaczną pojawiać się zniekształcenia, podczas gdy praktycznie nie ma marginesu we wzmacniaczu ze stałym biasem, praca z autobiasem będzie oczywiście brzmiała trochę głośniej. Innymi słowy,. Wzmacniacz z autobiasem ma tendencję do wywierania pewnego rodzaju działania auto volume control na piki w sygnale, czyli zachowuje się jakby kompresował nieco dynamikę, aby uniknąć ich zbytniego zniekształcenia pod warunkiem, że nie są one zbyt duże. Z drugiej strony wzmacniacz ze stałym biasem prawie wyzwala się w formie zniekształceń, gdy tylko zostanie osiągnięty maksymalny poziom. Należy zauważyć, że użycie sprzężenia zwrotnego we wzmacniaczu o stałej polaryzacji nie poprawia znacząco sytuacji. Zmienia rodzaj zniekształceń zamiast je eliminować, a rodzaj zniekształceń, który pokazuje, jest w rzeczywistości wyolbrzymiony przez sprzężenie zwrotne, a nie zmniejszony. Kolejnym powodem różnic w brzmieniu między obwodami o stałej polaryzacji i samodzielnej polaryzacji jest to, że stała polaryzacja ulega zniekształceniu i pozostaje tam, dopóki nie wróci do normy chwilę po zniknięciu punktu przeciążenia. Dlatego część fali o mniejszej amplitudzie, następująca po sygnale szczytowym w rzeczywistym programie audio, jest zniekształcona w takim samym stopniu jak sygnał szczytowy. W przypadku samoczynnej lub automatycznej polaryzacji tak nie jest. Jeśli w ogóle występują zniekształcenia, to tylko w szczytach. Jeśli tylko minie efekt przesuwania polaryzacji, automatyczne działanie polaryzacji na rezystorze katodowym ponownie reguluje obwód. I zapobiega nadmiernemu zniekształceniu sygnału pośredniego. Różnice te ilustruje ten rysunek. Wracając do Primalony, był fragment filmu, w którym przestrowywałem wzmacniacz i działanie autobiasu, bo to w gruncie rzeczy był autobias na oporniku katodowym, tylko że regulowany zewnętrznego źródła napięcia, właśnie zniekształcał tylko szczyty. Nie było tego efektu, który był opisywany przy szczytnej polaryzacji tutaj. Jak więc stosować stałą polaryzację? Jest tylko jeden rodzaj obwodów, w którym stała polaryzacja może z zyskiem uzyskać większą moc wyjściową. Pokazano to na tym rysunku. Jeśli pomiędzy stopniami sterującymi i wyjściowymi zastosowano bezpośrednie sprzężenie, transformatorowe lub dławikowe, ten dodatkowy efekt polaryzacji siatki sterującej nie występuje. W takim obwodzie odpowiednia konstrukcja stopnia sterującego pozwala na pracę stopnia sterującego z odpowiednią mocą lub w klasie AB2. I uzyskanie wysokich maksymalnych mocy wyjściowych, które są dostępne w takich układach. Układ z transformatorem międzystopniowym stał się niepopularny ze względu na trudność w zastosowaniu sprzężenia zwrotnego do wzmacniacza z dwoma transformatorami. Alternatywa sprzężenia bezpośredniego jest trudna, ponieważ wiąże się z kłopotami zasilaniem. Napięcie zasilania stopnia sterującego musi również zapewniać stałą polaryzację stopnia wyjściowego. Jednakże, jeśli napięcie takiego wzmacniacza mogą być zadowalająco ustabilizowane, wzmacniacz może wówczas wykorzystywać ogólnoujemne sprzężenie zwrotne i będzie dawał maksymalną znamionową moc wyjściową układu o stałej polaryzacji bez tendencji do drastycznych zniekształceń, o których mówiliśmy przed chwilą. Metody sprzęgania stopni za pomocą transformatora i dławika były popularne we wzmacniaczach na krótko przed pojawieniem się sprzężenia zwrotnego. Autor tego artykułu wspomina wzmacniacze pracujące w klasie B bez sprzężenia zwrotnego, które miały bardzo akceptowalny kształt fali wyjściowej. Jeden z takich wzmacniaczy dostarczał dźwięk o mocy 250W, wykorzystując parę triod nadawczych w roli lamp wyjściowych z rozpraszaniem mocy zaledwie 100W każda. Zarówno sterownik, jak i transformator wyjściowy wymagały bardzo starannego zaprojektowania i były kosztowne w produkcji, ale, biorąc pod uwagę dużą moc wyjściową. Okazały się niezbyt kosztowne. Zniekształcenia dla mocy 250W mieściły się w granicach 5% i był to wzmacniacz bez sprzężenia zwrotnego, ponieważ sprzężenia nie stosowano w tamtych czasach. Brew niektórym opiniom, ten rodzaj wzmacniacza wcale nie jest krytyczny pod względem obciążenia. Każda wartość obciążenia wyższa niż rezystancja nominalna, która pochłania 250W przy maksymalnej mocy wyjściowej, dawała zadowalający przebieg wyjściowy. Gdyby rezystancja obciążenia została podwojona, Otrzymana moc byłaby w przybliżeniu zmniejszona o połowę, ale kształt fali byłby dobry. I to też wynika z tego, co kiedyś mówiłem w jednym z filmów: że zwarcie dla wzmacniacza klasy B jest zabójstwem, natomiast otwarcie obwodu wtórnego dla takiego wzmacniacza jest nieszkodliwe. Czyli wzmacniacz klasy B dobrze może pracować z obciążeniem większym niż znamionowe. Przeciwnie jest we wzmacniaczu klasy A, gdzie zwarcie takiemu wzmacniaczowi dużej krzywdy nie zrobi, natomiast otwarcie obwodu wtórnego może go zabić. Dalej, pan Ravenswood mówi o tym, że głównym powodem, dla którego taki obwód nie byłby używany w jego czasach, jest to, że stosowanie sprzężenia zwrotnego na takim wzmacniaczu z dwoma transformatorami nie jest praktyczne. Znaczące zmniejszenie zniekształceń nie jest niemożliwe przez zastosowanie sprzężenia zwrotnego ze stopnia sterującego do jakiegoś wcześniejszego punktu we wzmacniaczu, więc całe to sprzężenie zwrotne, Obejmuje tylko jeden transformator. Może to służyć zminimalizowaniu zniekształceń powodowanych przez obciążenie prądem siatkowym w stopniu sterującym. Niestety pan Ravenswood mówi, że tego pomysłu jeszcze nie sprawdził. Jednak nie można było oczekiwać, że takie podejście zmniejszy zniekształcenia do łamka procenta, która to wartość jest popularna we współczesnych wzmacniaczach. Niemniej nie jest wykluczone, że taki wzmacniacz może zagrać nawet lepiej niż niektóre współczesne wzmacniacze ze względu na bardziej zadowalającą charakterystykę przeciążenia. Pan Ravenswood w tym artykule podał powody, dla których standardowe testy sygnałami takimi jak czysta fala sinusoidalna o stałym natężeniu albo rodzaj fali dostarczanej przez zestawy do testów zniekształceń intermodelacyjnych nie odzwierciedlają zachowania wzmacniacza na materiale programowym audio. To co omówiliśmy w tym filmie potwierdza tę nieadekwatność z innego punktu widzenia i podkreśla znaczenie wypróbowania wzmacniacza na rzeczywistym sygnale audio zanim dojdziemy do wniosku, że test techniczny oznacza, że mamy lepszy wzmacniacz. Nie jest to oczywiście konkluzja taka, że wzmacniacza nie należy mierzyć, ponieważ musi on spełniać określone normy, ale zawsze przyda się jeszcze test odsłuchowy przed wypuszczeniem wzmacniacza do klienta. Wracając do Primaluny z automatycznym biasem, tam Adaptive AutoBiast było. Pomiar ten był dokonywany na rezystorze katodowym, czyli był uwzględniany prąd lampy. W związku z tym przesterowanie, które mocno zniekształcało falę i mogło powodować zniekształcenia skrośne, nie występowało. Nie da się w dwudziestu paru minutach opowiedzieć wszystkiego autopolaryzacji versus stała polaryzacja. Ale teraz widzą Państwo, jaką przewagę ma układ, który dobiera napięcie siatki względem prądu płynącego przez katodę. Wzmacniacz, którego układ polaryzacji uwzględnia prąd płynący przez lampę, wychodzi z przesterowania łagodniej. Do zobaczenia w następnym filmie.